Szanowni Państwo, 9 maja 1945 roku rankiem na teren niemieckiego obozu koncentracyjnego i zagłady KL Stutthof, który funkcjonował od pierwszych dni II wojny światowej, wkroczyli żołnierze 48 Armii III Frontu Białoruskiego, uwalniając grupę 150 więźniów. Garstkę spośród ponad 120 tysięcy więzionych tam Polaków, Żydów, Rosjan, Ukraińców, Litwinów, Węgrów, Romów. W tym czasie większości więźniów już w obozie nie było. Już od 25 stycznia trwał stan ewakuacji zgodnie z rozkazem komendanta Paula Wernera Hoppe. Marsze śmierci więźniów i ewakuacja drogą morską na barkach śmierci kosztowały życie kolejnych kilkunastu tysięcy istnień ludzkich. Sam komendant wraz z częścią załogi opuścił Stutthof 4 kwietnia, unikając zbliżających się oddziałów Armii Czerwonej. Muzeum Stutthof co roku upamiętnia 65 tysięcy ofiar KL Stutthof. Tegoroczna 75. rocznica jest jednak szczególna i jedyna w całej historii. Nie odbywa się uroczystość z ceremoniałem wojskowym, nie odmówimy modlitwy pod pomnikiem. Upamiętniamy ofiary bez ceremoniału i bez oficjalnych gości. I właśnie ta trudna sytuacja, w której pozostajemy w domach, skłania nas do naturalnej refleksji. Pamięć nie znika. Pamięć to my. Pamięć to działalność Muzeum Stutthof, badania, projekty obecne w internecie. Pamięć to wsparcie państwa polskiego dla utrzymania i upamiętnienia miejsc zagłady. Kto zgłębia historię niemieckich nazistowskich obozów zagłady, nie uniknie pytań o to, gdzie i dlaczego powstaje zło. A gdy pojawi się pytanie, wówczas próbujemy zrozumieć, dotrzeć do prawdy. Ufam, że działalność upamiętniająca, taka jak zainicjowana przez muzeum akcja To my jesteśmy pamięcią, za pomocą nowoczesnych mediów jeszcze skuteczniej dotrze do wielu odbiorców. Wierzę także, że przyszłe wizyty odwiedzających w miejscu pamięci, poprzedzone przygotowaną w czasie epidemii internetową lekcją czy wystawą, w pełni dadzą obraz historii, o której nie wolno nam zapominać. Zapamiętajmy ten 9 maja jako początek nowego upamiętniania, tworzenia wspólnoty wbrew panującym warunkom. Sądzę, że odpowiada to wymowie i roli miejsca pamięci w całej jego istocie.